kryształowe wyróżnienie dla spółdzielni to już kolejna nagroda za inwestycje na naszych terenach. Tak, i mam tutaj przy sobie to wyróżnienie kryształowocego. Jest nam niezmiernie miło. Jest to w kategorii obiekty sportu i rekreacji za inwestycje budynek hali sportowo-społeczno-gospodarczo-kulturowej na ulicy Zielonej dla spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie. 21. edycja kryształowej cegły, a nasza jest to już, przypomnę, trzecia kryształowa cegła, bo otrzymaliśmy dwie wcześniej. To jest trzecie wyróżnienie, najwyższe, jest nam niezmiernie miło. Tym bardziej nam jest niezmiernie miło, że podczas uroczystej gali w Lublinie bardzo mocno podkreślano jedną rzecz, że ten obiekt nie tylko, że jest bardzo nowoczesny, że został tak naprawdę przekształcony, no stodoła została przekształcona w najnowocześniejszy na Lubelszczyźnie obiekt, to jeszcze dodatkowo, że spółdzielnia mieszkaniowa wspiera tych, którzy chcą ćwiczyć, czyli że mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej mają 50% bonus. No było to niesamowite wyróżnienie, mało tego, tutaj tak może się nie obrazić na mnie kapituła, ale jak przyjechali, jak usłyszeli, a przyjechali na ocenę, to był Dzień Dziecka, jeszcze tutaj niedaleko ulicy Zielonej, przyjechała kapituła oceniać naszą inwestycję i mówi tak, no patrzą tu Dzień Dziecka dla dzieci przez spółdzielnię mieszkaniową, organizowany dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Wcześniej widzieli nasze osiedle, dawali nam nagrody za między innymi salę widowiskową na ulicy Cichej, więc widzieli, ile jest robione, ile MPS robimy i pytają się tak po cichutko, szanowny zarządzie, czy zarząd nie uważa, że lepiej byłoby założyć jakąś spółkę być może i czerpać korzyści indywidualnie? Oczywiście to było w żartach mówione, bo wiedzieli, że nasza spółdzielnia mieszkaniowa jako no, nieliczna, myślę, że jedyna w kraju, tak mocno wspiera przedsięwzięcia dla swoich mieszkańców, że mieszkańcy mogą uczestniczyć właśnie między innymi w zajęciach, czy w Dniu Dziecka, czy w innych przedsięwzięciach albo za darmo, albo z potężnymi grantami finansowymi. To mocno zostało podkreślone podczas gali. No i nasza spółdzielnia mieszkaniowa dostała też olbrzymie brawa od wielu firm, które były tam zgromadzone. Jesteśmy niezmiernie dumni, jest nam niezmiernie miło. No i cegła kryształowa waży, ale uważamy, że waga tej nagrody jest o wiele cięższa niż tylko i wyłącznie kilogramy. Jak się okazuje, obiekt przy Zielonej jest najnowocześniejszą inwestycją, jaka powstała w Lubartowie. Tak, i to podkreślano, to nikt nie zauważa. Ja chciałem zwrócić uwagę, że tak jakby naokoło nas wyrośli sami zazdrośnicy. Nie ma informacji, no poza Dziennikiem Wschodnim, że jest taki obiekt, że został oddany, że jest nowoczesny, że został zrealizowany, co ważne, ze funduszy zewnętrznych. A sami reprezentanci kapituły, gdzie przypomnę, to nie są jakieś osoby z łapanki, to nie są jacyś przypadkowe osoby, które nie mają odpowiedniego doświadczenia, to są osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, to są branżyści, to są inżynierowie, to są architekci, to jest naprawdę no, taki zespół, gdzie oni są specjalistami. I to ci specjaliści podkreślili, jak nowoczesny jest ten obiekt, jak dobrze jest przygotowany, jak również można bardzo szybko przekształcić go w salę widowiskową. Przypomnę, że 15 września i tutaj tak na marginesie podkreślę, że 15 września będzie kabaret, a niebawem będziemy wydawali bilety już na to przedsięwzięcie, więc proszę oglądać kanał S, bo będziemy informowali w najbliższym tygodniu, myślę, dwóch tygodniach będziemy informowali, na jakich zasadach będą te bilety wydawane. Ta nowoczesność, to co jest tutaj zrealizowane, no cieszy wszystkich, za wyjątkiem zazdrośników. Czy to prawda, że przy Zielonej odbędą się półkolonie dla dzieci? Tak, to prawda, jeżeli rodzice planują i tutaj również ważna informacja, najprawdopodobniej dofinansujemy to nawet w 75% te przedsięwzięcia. Rozmawiamy już z szefem klubu tutaj Seven Fit. Odbędą się one najprawdopodobniej w sierpniu, nawet na 99%, że w sierpniu się odbędą i na 99%, że się odbędą, bo wczoraj nawet miałem po treningu rozmowę z prezesem Seven Fit. Uzgodniliśmy pewne zasady, przygotowywany jest program, bo my chcemy też jako spółdzielnia mieszkaniowa zaakceptować, żeby to nie było tak jak w wielu instytucjach w Lubartowie, że dzieci są spędzane do piwnic, przesiadują w tych piwnicach całymi Bożymi dniami, mają mało atrakcji i chcemy po prostu, żeby
te dzieci, jeżeli będą uczestniczyły w naszych półkoloniach, to żeby mogły mieć i tutaj zajęcia, żeby mogły się posilić obiadem, żeby po prostu rodzice oddali, mogli spokojnie pójść do pracy i żeby wiedzieli, że tutaj naprawdę będzie dobra opieka dla tych dzieci. Także to potwierdzam, a więcej szczegółów również w najbliższych dniach.